Obiekt 268. Co można o nim powiedzieć? Radziecki. Czyli dobry pancerz, dobre działo, mobilność. Cześć, siemanko. Jestem Titi, a dzisiaj, tak jak słyszeliście na wstępie, pogadamy o obiekcie 268. Dlaczego o nim? Jeden kolega, a właściwie dowódca klanu, jeżeli możecie się już domyślać, poprosił mnie właśnie o nakręcenie materiału o tym radzieckim potworze, jeżeli można tak nazwać, bo naprawdę maszyna w dobrych rękach i na dobrej mapie jest w stanie zrobić świetną robotę. Zagramy teraz sobie dwie bitewki, może uda się trzy, jeżeli będą szybkie, i omówimy wady i zalety. Zalety. Radzieckie działo, czyli strzela gdzie chce, jeżeli ma nie trafić, to trafi, jeżeli ma trafić, to nie trafi. Pancerz jest magiczny, jak wiadomo, w każdym ruskim czołgu. Mobilność również świetna, jak się rozpędzi do 50 czy tam 40, nie wiem, nie pamiętam już, bo naprawdę troszeczkę czasu nim już nie grałem. Ale mapa kanał i pojedziemy na kampę. Potem może podejdziemy troszeczkę bliżej na medownię, żeby wesprzeć, bo jak tak patrzę, no to raczej będą, no nie będą atakować, bo mają czołgi, które będą kampić, jak Tiger, no tak mi się przynajmniej wydaje. Jadzia to nie wiem, czy będzie kampić, Jadzia myślę, że podjedzie, chociaż właśnie VK będzie szturmować środkiem, jest KPV, okej. Omówiłem zalety, to teraz wady. Wady? Co ja wygaduję? Radziecki czołg nie ma wad. Ale nie, no poważnie, tak się teraz zaczynam zastanawiać. No może jedyne to, że brak wieży. Tutaj troszeczkę... Ojejku, koledzy już oberwali w mausach. To troszeczkę boli ten brak wieży nieraz. O, jest leopard. Dobra. KPV nie żyje. Jest WZ-ka. Włączymy sobie... Jakby to weszło. Właśnie, fajna pena na hajekach jest jeszcze. Warto wspomnieć, tak. Na haeczkach tutaj macie 80, żeby wam nie skłamać. Nie wiem, pokażę wam się zaraz na ekranie pewnie gdzieś. Ile ma, bo nie wiem, ale na Goldzie 303? Kurka, nie wiem, naprawdę nie pamiętam. Pokażę wam się pewnie zaraz gdzieś, no w prawym albo lewym górnym rogu. Na ekranie. Mobilność, no jak widzicie, szybko tutaj całkiem dojechałem. Nie wiem, czy kampić, czy się ruszyć, bo naprawdę przeciwnicy tak grają. O, widzicie, ten strzał, no przecież nie powinien wejść, tak? A jednak trafiłem w STB1. Jeżeli przeciwnicy się będą tak pokazywać, jak się teraz pokazują, to kurka, można fajny wynik ukręcić. Czy się cofnie kolega? Nie, chyba nie, chociaż cofnął się. O, widzicie. Strzał wycelowany, a pozycję nie trafił. Tak jak mówiłem, jeżeli chcesz trafić, to nie trafisz. Jeżeli nie chcesz trafić, to trafisz. No po prostu czołg kompletnie magiczny, nieprzewidywalny, bardzo przyjemny w graniu. Oj, szkoda, że to nie weszło. No ale cóż, bo hajeczki naprawdę, hajeczki są tutaj potężne. Często się zdarzają strzały, że przyfasolisz komuś za 1000, 1200. Też się zdarzają oczywiście strzały z perkami, które naprawdę bolą. No taką fałkę w tył wejdzie hajeczek na spokojnie. Dobra, się chyba ruszy tak samo jak te medy, bo widzę, że tu nie ma sensu dalej kampić. Po prostu troszeczkę podjedziemy. No widzicie, mobilność 50 spokojnie, tak? Osiągniemy, tak. 50 to jest lightowo, mógłbym powiedzieć. Pod górkę, no jednak troszeczkę zwalnia, a wynik, no, sami widzicie. Co tu dużo gadać o wyniku, jaki mamy. KPV. Konto oburzenia działa też tam w porządku. Bo można fajnie tutaj grać. O, widzicie, pancerz, jak mówiłem, jest przyjemny. No chyba, że jadzie się pokaże, co nie. Ale to już inna kwestia. KPV, drugi strzał, okej. Okay. No ale Jadzia nie. Na takie czołgi, które mam full peny, E4 właśnie Jadzia, no nie wychylajcie. Bo one was przebiją, tak? Jak teraz Jadzia popełnia błąd, no to możecie wychylić. No kurka, no nieciekawie jest. Fałka ma w ogóle na plecach. O,
Oj. Ciekawa sytuacja. Tutaj możecie w takim momencie wychylić. Konto kuszęcia, jak mówiłem, bardzo przyjemne. Dobra, fałka padła. Kurka, nie chcę tego przegrać. No właśnie, nie chcę tego przegrać. Naprawdę nie chcę. Jak widzicie, mówiłem, pewnie jest sporo. I to bardzo umila gierka. Czołg celny, no po prostu to jest celność. Niesamowita jest ta celność. Jagdpancer, strzał drugi, no wiarzmo. Kurka wodna. Tak się wyrażę. Jest Jadzia. Oj, farcik. Farcik duży, dobra, ja przeładuję pierwszy. Ale nie, trzeba zmienić pozycję. To jest za bardzo niebezpiecznie. Co jest jeszcze w ogóle? Leopard. Ile ma leopard? Leopard jest na hita. Jeżeli... Dobra. Projetto zginie. Ja się muszę wycofać. No niestety. Tu już trzeba uciekać. Nie, nie, nie. Trzeba zawrócić i walczyć. Nie uciekamy. Nie mówię. Goldzik. Kalafior. Oj, no to już po zabawie, niestety. Niestety nie udało się tego wygrać. Ale chyba pokazałem, co ten czołg potrafi w tej bitwie. 5000 obrażeń się udało nastukać. Dobra, lecimy z jeszcze jedną bitewką. Wiem, że przegrana, jak to może tak przegrywać na odcinku. No ale cóż, no nie zawsze się udaje. Teraz też mapa, myślę, że przyjazna. U przeciwnika również jest 268. Polecimy na środek. Myślę, że tam pojedzie czwórka, a Forsz pojedzie na lewo. Co może jechać? Esetan może się nam uda trafić. Tyczewska będzie kampić. 140 może podjechać na środek. Taka szybka analiza drużyny sobie zawsze robię. Naprawdę przydatna. Heavy to standardowo na środek. A proszę, Forsz jednak jedzie z nami, E4 jedzie tam na kampę. Patton dobrze jedzie na tutaj. Okej, okej. Trzeba tylko dobrze się ustawić i wyczekiwać przeciwnika. Bo pojawić się muszą, jeżeli będą tędy jechać. Tylko ten heavy. O, dobrze, dzięki za drzewko. Ale raczej jest pusto. Tak, tutaj nic nie pojechało. Czyli co możemy zrobić? Podjechać dokładnie w to samo miejsce, co Forsz. Nie, podjedziemy na tą górkę. Wiecie czemu? Bo jesteśmy na wzgórzu, ale jeżeli zostaniemy objechani, to będzie po nas. Czyli musimy się wycofać. Tak, musimy się wycofać. Teraz wspólnie z Foszem, no pułapkę po prostu zastawimy, będziemy sobie oczekiwać przeciwników. No chyba, że się sami pojawią. Co tam jest? IS-7 sobie wjeżdża. A, mam kolegę z Immora w przeciwnej drużynie, ale mi... Ale fajnie, co nie? Kto to jest? Danik Immor. Dobra, my podjedziemy sobie. Eseta strzeliła, czyli na spokojnie możemy wychylić, jeżeli zdążymy i te 57 heavy nam nie zasłoni. Teraz to już trzeba się wycofać. Tak. Teraz jesteśmy na przegranej pozycji. Dlaczego mówię, że na przegranej? Bo jesteśmy odkryci cali, tak? A wiadomo, Eseta ma całkiem przyjemną wieżę. Tak, całkiem przyjemną. O, FV. Hajeczek. No. Chyba, że nie trafię. Widzę, że nie boją się tej... Dobra, w sumie nieważne. Ała! Oberwałem od te 30 albo 268. Teraz Eseta. Tylko przymierzyć, bo muszę ją zabić. No dobra. Kolejny strzał oberwany. No niestety, tak zjechaliśmy, jesteśmy na otwartej... przestrzeni. Na otwartej przestrzeni? Dziwnie to brzmi. Podjadę tak, tutaj razem ze czwórką. Co można jeszcze powiedzieć o 268? Nie ma tutaj niestety mapy, tak, takiej mapy, którą chciałam wam pokazać, którą jest nadrzecze. Tak. To jest właśnie ta mapa, którą chciałam wam pokazać. Dlaczego? Możemy wejść na pokój treningowy, tak? Tam wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi z tym moim ustawieniem,
się czołgu. O, zobaczcie, w ten sposób się ustawiacie. Czyli widać wam tylko prawy fragment kadłuba. A przeciwnik no nie jest w stanie was nawet nieraz trafić, a co dopiero przebić, bo naprawdę tam trzeba troszeczkę peny, żeby się wstrzelić. Dobra. T30 padła, czyli mogę ruszać do ataku. Została tylko 140, czyli możemy się po nią przejechać. No chyba, że ona jest gdzieś tam, w ogóle nie wiadomo gdzie. No niestety, bitwa niezbyt dobra. Tak, bitwa niezbyt dobra się trafiła, no ale cóż. Pokazałem wam parę ciekawostek. No, kiepska bitwa. Tak, wiem. Idziemy na pokoje treningowe. Tak, pokażę wam, o które miejsce mi chodzi z tą mapą nad rzeczę. Strona, nie ta strona, pamiętajcie, musicie mieć inną stronę. Gdzie to się robiło? Dobra, jest nad rzeczę. Pojedziemy w takie jedno miejsce właśnie, gdzie 268 się bardzo dobrze spisuje. Jak myślicie, gdzie to będzie? Myślę, że niektórzy wiedzą, co mam 268 i bardzo lubią grać tym czołgiem, bo wybacza sporo błędów, naprawdę. Swoim działem, no widzieliście w pierwszej bitewce chyba, siadało wszystko, tak? To miejsce. Jesteście tylko w ten sposób ustawieni. Możecie sobie nawet trochę podjechać, o ile wam pozwoli na to konto opuszczania działa. Ja raczej staję w ten sposób. I widzicie, jak jestem pokazany. Dla przeciwnika, dość, że tu jest trawa, czyli jeszcze gorzej celowanie. Po prostu widzą tylko taki fragment, którego nie przybiją, tak? No chyba, że przeciwnik jest FO215B albo Conqueror. Konik, tak zwany, który wyceluje wam w ten malutki garnek. A tak to no miejscówka jest wyśmienita. No chyba, że tam ktoś podjedzie, tak, no to już wtedy jest gorzej. Ale można się również ustawić w ten sposób. O! I proszę bardzo, również jesteście zakryci. A więc to by było na tyle w tym materiale. Myślę, że był nie tyle co fajny, ale pomocny. Chociaż fajny, no to może komuś się przydał. Możemy sobie jeszcze na koniec omówić statystyki jego, no jego statystyki. No mamy tutaj 1800 HP. Kamuflaż jest całkiem w porządku, jeżeli się dobrze ustawimy. Główny pancerz, no zobaczyłem, 187 metrów. Milimetrów dobrze skontowanego pancerza, więc no, potrafi po prostu ten czołg. Czas przeładowania mamy tutaj 12,8, ja mam tam z boosterami. Uszkodzenia mamy tutaj 3000, bardzo fajnie. No, o, dokładnie, 303. Peny na akumulacyjny 380, a hajeki 90. I często jest tak, że nie jest to 960 uszkodzeń, tylko nawet 1000. Czas celowania to wcale nie jest tak długo, można tutaj zejść. Kąty opuszczania, właśnie mówiłem, 7. Limity obrotu działa... Nawet nie wiedziałem. Myślałem, że są porówno. No proszę. Prędkość maksymalna tutaj mam 48, ale średnia prędkość, no mógłbym... Można by było rzec, że trochę więcej, no bo wiadomo, załoga, jeszcze te wszystkie perki, wyposażenie, no i wiadomo. A więc omówiliśmy sobie statystyki. A teraz to już by było wszystko. Pamiętajcie, żeby polubić filmik, może i zasubskrybować. A tymczasem do usłyszenia i cześć!